trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, myślę, tego samorządu gminy Łańcuch. Sądzę, że w ciągu tych 5 lat basen wysoki będzie jednym z tych przedsięwzięć, które na długo zostanie zapamiętane, bo mieszkańcy nie tylko Wysokiej, ale myślę całej gminy Łańcuch, a może nawet i szerzej, czekają na to. Basen Wysoki to miejsce, w którym wielu z nas pamięta swoje wakacje, dobrze się bawiło i czekamy. Czekamy jako samorządowcy, jako mieszkańcy na to, że ta inwestycja będzie zakończona zgodnie z terminem i w przyszłym roku, lato 2021, będziemy mogli tutaj się świetnie bawić, odpoczywać i wspaniale spędzać przyszłe wakacje. Roboty idą cały czas do przodu. Planowany zakres robót żel betonowych, które są najważniejsze, są planowane do końca sierpnia, oraz wykonanie polimocznika basenu będzie wykonana do końca września. To jest najważniejsza część robót, żeby wykonać w tym roku, bo jest to związane z warunkami atmosferycznymi. Resztę prac odnośnie budynku technologicznego oraz budynku socjalnego jest wykonywana zgodnie z harmonogramem i myślę, że jeżeli będzie wszystko na dobrej drodze, roboty zostaną wykonane zgodnie z terminem.